Otwieram obrady 11 sesji 8 kadencji Rady Gminy Białopole w dniu dzisiejszym, to jest 10 października 2019 roku. Witam serdecznie przybyłych na obrady wszystkich Państwa radnych, Pana Wójta, zastępcę Wójta, Panią Skarbnik. Witam również przybyłych na nasze obrady, mieszkańców naszej gminy. Pozdrawiam internautów, którzy naszą sesję oglądają za pośrednictwem internetu. Protokolantem na dzisiejszej sesji będzie pan Maurycy Koźnicki. Proszę o uruchomienie tabletów i uruchomienie funkcji kworum. Trudności. Jeden pan radny nie może uruchomić funkcji. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że na stan 15 radnych obecnych jest 14 radnych. Sesja jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał. Państwo radni, w zawiadomieniach o sesji otrzymali porządek obrad. Ja ten porządek teraz Państwu przedstawię. Jako punkt pierwszy otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad. W punkcie drugim przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy. W punkcie trzecim informacja o pracy Wójta Gminy w okresie po ostatniej sesji Rady Gminy. Punkt czwarty podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. Punkt piąty podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. W punkcie szóstym wolne wnioski i zapytania radnych oraz odpowiedzi na zapytania. Jako punkt siódmy zakończenie obrad. Czy są propozycje zmiany porządku obrad? Nie widzę. Wobec tego przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad? Proszę o wciśnięcie odpowiednich przycisków. Kto jest za, kto przeciw, kto się wstrzymuje. Za przyjęciem było 14 państwa radnych. Nie było przeciwnych ani wstrzymujących się. Jeden pan radny jest nieobecny. Porządek obrad został przyjęty. Przystępujemy do punktu drugiego. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy. Pozwolicie Państwo, że od tej chwili będę prowadził siedząc.
stwierdzam, że przed podpisaniem protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy zapoznałem się szczegółowo z jej treścią i do wartości merytorycznej uwag nie wnoszę. Ponadto przypominam, że zgodnie z przepisami regulującymi pracę Rady, protokół jest do wglądu u pracownika obsługi Rady w godzinach pracy urzędu. Ponadto jest wykładany do zapoznania się w miejscu sesji na jedną godzinę przed rozpoczęciem sesji. Czy ktoś z Państwa radnych ma uwagi do zawartości protokołu? Nie widzę. Wobec powyższego przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy? Proszę o wciśnięcie, kto jest za, kto przeciw, kto się wstrzymuje. Dziękuję. Podaję wyniki. Za było 14 Państwa radnych, nie było przeciwnych, ani wstrzymujących się. Protokół z obrad poprzedniej sesji został przyjęty. Jako punkt trzeci dzisiejszego porządku obrad informacja o pracy wójta gminy w okresie po ostatniej sesji Rady Gminy. Bardzo proszę, panie wójcie. Dziękuję, panie przewodniczący, wysoka rado, szanowni państwo. Od ostatniej sesji były podejmowane następujące decyzje. Od 13 do 26 września byłem na długim urlopie, ale mimo to musiałem też czasami wypełniać obowiązki, między innymi wraz z panią skarbnik musieliśmy pojechać do Lublina i podpisać umowę na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych w Raciwicach Kolonii i ulicy 3 Maja, powiem na te drogi, i Kościuszki w Białopolu, powiem na te drogi otrzymaliśmy pieniądze z funduszu samorządowego, dróg lokalnych. I właśnie z powodu tego, że chcemy te zadanie wykonać w tym roku, ogłosiliśmy przetarg i po otwarciu ofert okazało się, że brakuje nam trochę środków, blisko 20 tysięcy. W związku z tym ta szybka sesja i tylko w gronie radnych, bo tylko ten punkt chcemy rozpatrzyć, bowiem albo dokładamy pieniądze i rozstrzygamy pozytywnie przetarg, albo ogłaszamy nowy, ale tutaj nie ma gwarancji, że cena będzie w przyszłości niższa, a na pewno zadanie będzie już trzeba realizować w przyszłym roku, więc tutaj w tym punkcie musimy decyzję podjąć. Z mojego punktu widzenia wójta jest, aby środki te dołożyć, rozstrzygnąć przetarg i do końca listopada to zadanie, te zadania wykonać. Jeżeli chodzi o następny temat, 27 września wraz z panią skarbnik podpisaliśmy aneks do umowy na montaż solarów, który aktualizuje kwotę dotacji dla gminy z budżetu Unii Europejskiej. To zadanie zostało zakończone praktycznie. Są już, zaliczka wpłynęła? Ale czekamy do 10 na zaliczkę, płacimy wykonawcy i składamy wniosek końcowy o płatność i to zadanie też będzie zakończone. 29 września w Żalinie odbyły się powiatowe zawody sportowo-pożarnicze. Bardzo dobrze się spisała jednostka nasza OSP Choroszkowice, która obroniła mistrzostwo powiatu. Dwa lata temu zwyciężyła w Wierzbicy. W tym roku również zwyciężyła w Żalinie, więc tak można powiedzieć, że poziom sportowy tej jednostki się ostabilizował. To jest grupa młodzieży, która już chyba 4 lata po kolei ćwiczy to i potrafi. Myślę, że jeszcze najbliższe 4 lata będą zwyciężać, bo to są już fachowcy. Poziom naprawdę reprezentują wysoki, można powiedzieć w granicach do ponad 10 sekund są lepsi od pozostałych jednostek. Błąd zrobili poważny, już myśleli, że przegrali, ale to nie spowodowało, że zajęli drugie miejsce, tylko zwyciężyli. Więc naprawdę mają poziom i zarówno w ćwiczeniu bojowym, jak i w sztafecie. Także przyjemnie było na tych zawodach uczestniczyć jako reprezentant gminy, z której jednostka jest tak dobrze przygotowana do zawodów.
1 października odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządów z Polski i Ukrainy realizujących partnerski projekt kultywujący tradycje, obyczaje regionalne. Z naszej strony, czyli z gminy Białopole, w ramach projektu będziemy promować tradycje związane z obrzędem świąt Bożego Narodzenia, szczególnie te słynne święte wieczory, które co roku są organizowane. Teraz będzie na to ponad 18 tysięcy złotych, z tego 90% dofinansowania unijnego. No i tutaj planowana jest ta impreza dla mieszkańców w ramach tych świętych wieczorów oraz warsztaty rękodzieła ozdób choinkowych. W ramach projektu również będą zakupione krzesła i stoliki dla tej świetlicy. W sumie tutaj realizuje ten projekt, koordynatorem głównym jest lokalna grupa działania, gminy Ośrodek Kultury, a tak naprawdę to mieszkańcy Strzelec są głównymi animatorami tego przedsięwzięcia. W dniu 9 października uzgodniłem z osobą uprawnioną w zakresie opracowania audytów uzyskania środków, wskaźników rezultatów, z których musimy się rozliczyć po 12 miesiącach. Chodzi o termodyzację obiektów użyteczności publicznej. Do końca listopada musimy z tych wskaźników rezultatu się rozliczyć. Wstępnie rozmawiamy z fachowcami, żeby nam te audyty zrobili i po prostu to będzie podstawa do rozliczenia się z tego projektu. W budżecie tutaj jest zaplanowana kwota na to zadanie. Mam nadzieję, że wystarczy. I to zadanie musimy też definitywnie zakończyć, czyli rozliczyć się z tych wskaźników. Jeżeli chodzi o temat poszerzenia kopalni gliny, tutaj jest wyrok samorządowego kolegium odwoławczego w sprawie tej decyzji środowiskowej. Rozstrzygnięcie jest już prawomocne, z tym, że tam jest punkt, który elektrostal musi zrealizować, a więc dokonać badania oddziaływania pracy koparek, czyli i przede wszystkim, jeżeli w zależności od tego badania przeprowadzić ewentualne ograniczenie tego hałasu. Myślę, że tutaj kolega Świetlicki przedstawi szczegółowo ten temat, bo myślę, że to wreszcie się zakończy w sensie pozytywnym dla wszystkich stron. Dobrze się stało, że to scalenie nam pomogło odsunąć kopalnię, a najważniejsze, żeby ten ostatni etap, to co kolegium nakazało, żeby to wykonać i myślę, że temat zostanie zakończony. Jedno jest pewne, że docelowo po wykonaniu czy wykopaniu tej gliny jest wstępna deklaracja elektrostalu, żeby nieodpłatnie przekazać ten zbiornik na gminę. Więc z punktu widzenia takiego gospodarczego jesteśmy naprawdę szczęśliwcami, bo gminy niektóre bankrutują, ponosząc koszty na budowę zbiornika, a my nie dość, że za darmo będziemy mieli zbiornik, to jeszcze co roku płacą nam jako tytułem opłaty eksploatacyjnej. Więc tutaj chyba lepszego rozwiązania by nie było, ale to oczywiście punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, ale myślę, że z tych wszystkich spraw wybrano najbardziej ten, no, taki najkorzystniejszy rezultat dla wszystkich stron. Myślę, że tutaj na temat tej decyzji kolega przedstawi, ale w punkcie tym wolne wnioski, żeby tutaj nie blokować, bo pani skarbnik chce uciekać po punkcie zmiany w budżecie. Z mojej strony tyle. Jeżeli są jakieś pytania, bardzo proszę. Dziękuję bardzo panie wójcie za złożoną informację. Jeżeli nie ma pytań, przechodzimy do punktu następnego porządku obrad. Punkt 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. Bardzo proszę pani skarbnik. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, główne zmiany w budżecie to wprowadzenie subwencji oświatowej, która została z tytułu podwyżek, jak również zmiany dotyczące zmniejszenia dotacji na kolektory słoneczne.
I oprócz tego wprowadzenie dochodów, które wpłynęły do nas w większej kwocie lub się planuje, że wpłyną, niż planowane do tej pory. I tak, dochody bieżące zwiększa się o kwotę 100 793 zł z tytułu odsetek w dziale 400 1500 zł, w dziale 700 kwota 8000 z tytułu najmu, kwota 13 500 zł. 13 500 zł w dziale 756 z tytułu wpłaty podatku od spadków i darowizn, opłaty targowej i od podatku od czynności cywilnoprawnych. W dziale również 756, tylko rozdziale 756-21 10 tysięcy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. Jak wspomniałam, 58 783 zł w dziale 758 z tytułu subwencji oświatowej. W dziale 9 tysięcy z tytułu opłat za wywóz nieczystości płynnych i na zadania zlecone wpłynęło 10 zł z tytułu karty dużej rodziny. I dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 7200 zł z tytułu sprzedaży samochodu strażackiego Żuk, bo te dochody do tej pory nie były jeszcze wprowadzone, i z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności. I zmniejsza się o kwotę 4681,76 zł z tytułu dotacji na realizację projektu Ekologiczne Partnerstwo, kompleksowy zakup i instalacja urządzeń służących pozyskaniu OZE w gminie Białopole. To są zmiany dotyczące dochodów. W zmianach dotyczących wydatków planuje się następujące zmiany. Plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę o 4681,76 zł z tytułu realizacji projektu na solary i zwiększa się o kwotę 19 tysięcy z tytułu wydatków majątkowych na drogi. I tak na drogę w kolonii Raciborowicach i w Raciborowicach 17 tysięcy i w Białopolu ulica 3 Maja 2000. W wydatkach bieżących zwiększa się kwotę 135 593 zł i zmniejsza o 46 600 zł. I tak, dział 600 drogi zwiększa się o 8 700 zł na wydatki bieżące na utrzymanie dróg. Dział 801 oświata zwiększa się o kwotę 62 783 zł. I tutaj dokonuje się przesunięć między paragrafami i rozdziałami również. W dziale 900 zwiększa się o kwotę 17 500 zł i tak 14 000 na wydatki bieżące związane z podpisaniem umowy na wykonanie badań rezultatów na termomodernizację budynków i 3500 zł zwiększa się na wynagrodzenia w dziale 995. W dziale 921 dokonuje się przesunięcia dotacji między biblioteką a Gminnym Ośrodkiem Kultury o kwotę 8600 zł i wprowadza się te 10 tysięcy na zadania zlecone z tytułu karty dużej rodziny. To są główne takie zmiany. Dziękuję. Dziękuję bardzo, pani skarbnik. Są może jakieś pytania? Tylko pan wójt. Dodam, że zwiększenie dotacji UE na solary wynika z drugiego przetargu i niższej ceny. Tam o 40 parę tysięcy spadła nam cena, a to znaczy, że 85% mniejsza dotacja unijna tej kwoty 45 i tylko dlatego między innymi po to aneks był podpisywany. Jeżeli chodzi o solary, tam jeszcze będzie jeden koszt gminny. Już nie chcemy obciążać mieszkańców. Trzeba zrobić po prostu monitoring uzyskiwania tych wszystkich efektów, czyli
ilości produkcji energii i z tego wynikających mniejszej emisji tych gazów cieplarnianych. I to będzie na zasadzie, że 10% urządzeń będzie podjętych do tego ustawicznego monitoringu i to będzie na stronie gminy przez okres trwałości projektu. Ale to zadanie nie było ujęte w kosztach aplikowalnych. Nie wiem, ile to będzie dokładnie kosztowało, ale to no, trzeba będzie zapewnić środki, to będziemy o tym rozmawiać. Dziękuję. Dziękuję bardzo Panie Wójcie za wyjaśnienia. Ktoś może jeszcze z Państwa radnych? Nie widzę. Przechodzimy do projektu uchwały. Uchwała numer 11/47/19 Rady Gminy Białopole z dnia 10 października 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. To jest podany dziennik ustaw z 2019, pozycja 506 z późniejszymi zmianami oraz artykuł 212, artykuł 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Również to jest podany dziennik ustaw z 2019 roku, pozycja 869. Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy w uchwale numer 3/12/18 Rady Gminy Białopole z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany. Punkt pierwszy w paragrafie pierwszym. Kwotę 14 351 938 złotych 26 groszy stanowiącą łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 4681 zł 76 groszy oraz zwiększa się o kwotę 107 993 zł do kwoty 14 455 249 zł 50 groszy. Z tego dochody bieżące w kwocie 11 768 384 zł 48 groszy zwiększa się o kwotę 100 793 zł do kwoty 11 869 177 zł 48 groszy. Dochody majątkowe w kwocie 2 583 553 zł 78 groszy zmniejsza się o kwotę 4681 zł 76 groszy oraz zwiększa się o kwotę 7200 zł. Do kwoty 2 586 072 zł 2 grosze. W związku z czym załącznik nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. W tym ustęp pierwszy w paragrafie pierwszym w punkcie pierwszym. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie z ustawami w kwocie 3 370 166 zł 72 grosze zwiększa się o kwotę 10 zł do kwoty 3 370 176 zł 72 grosze. Punkt drugi w paragrafie drugim. Kwotę 14 307 338 zł 26 setne stanowiącą łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy zmniejszy się o kwotę 51 281 zł 76 groszy oraz zwiększa się o kwotę 154 593 zł. Do kwoty 14 410 649 zł 50 setnych. Z tego wydatki bieżące w kwocie 11 422 256 zł 46 groszy zmniejsza się o kwotę 46 600 zł oraz zwiększa się o kwotę 135 593 zł. Do kwoty 11 511 249 zł 46 groszy. Wydatki majątkowe w kwocie 2 885 081 zł 80 groszy zmniejsza się o kwotę
4681,76 zł oraz zwiększa się kwotę 19 000 do kwoty 2 899 400 zł 4 grosze. W związku z czym załącznik nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Tym ustęp 1 w paragrafie 2 w punkcie 1 wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3 370 166,72 zł zwiększa się kwotę 10 zł do kwoty 3 370 176,72 zł. Punkt 3 w paragrafie 6. Załącznik nr 4 dotacje udzielone z budżetu w 2019 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Punkt 4 w paragrafie 7. Ustęp 1. W punkcie 1 załącznik nr 5 wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Ustęp 2 w punkcie 2 załącznik nr 6 wydatki na przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej realizowane w roku 2019 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Ustęp 3 w paragrafie 3 załącznik nr 7 wydatki na programy finansowe z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o wciśnięcie odpowiednich przycisków. Kto jest za, kto przeciw, kto się wstrzymuje? Dziękuję za podjęcie głosowania. Za jest 14 Państwa radnych. Nie było przeciwnych ani wstrzymujących się. Uchwała została podjęta jednomyślnie. Przechodzimy do punktu następnego porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Bardzo proszę, pani skarbnik. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Główne zmiany w wieloletniej to są zmiany dotyczące zmian w budżecie dokonanych uchwałą dzisiejszą, jak również zarządzeniem poprzednim wójta, gdzie były wprowadzone dochody. I nie zmienia się dług, więc to są zmiany dotyczące wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Wskaźnik też nie pogarsza się, więc to są dostosowanie po prostu do wydatków uchwały wieloletniej prognozy finansowej. Zmiany tam są również w załączniku numer 2 dotyczącym przedsięwzięć, a dotyczą zmniejszenia dotacji. I to są główne takie zmiany. Dziękuję. Dziękuję bardzo, pani skarbnik. Czy są jakieś zapytania? Nie widzę. Przechodzimy do projektu uchwały. Uchwała numer 11/48/19 Rady Gminy Białopole z dnia 10 października 2019 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej. Na podstawie artykułu 226, 227, 228 i artykułu 230 ustęp 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, i to jest podany dziennik ustaw z 2019 roku, pozycja 869. Rada Gminy Białopole uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy.
W uchwale numer 3/11/18 Rady Gminy Białopole z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany. Ustęp 1 w paragrafie 1 załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Ustęp 2 w paragrafie 2 załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o wciśnięcie odpowiednich przycisków. Kto jest za, kto przeciw, kto się wstrzymuje? Głosowało 14 Państwa radnych. Za nie było przeciwnych ani wstrzymujących się. Uchwała została podjęta jednomyślnie. Panie Przewodniczący, dwa słowa. Kończę. Bardzo proszę. Dwa punkty. Pani skarbnik jest na urlopie, już musi wypoczynać, chociaż musi iść do poważniejszej sprawy, bo tam ma pogrzeb w rodzinie. Także dziękujemy. Natomiast jeżeli chodzi o te dwa punkty, dziękuję radnym. Chcę tutaj podkreślić, że tymi zadaniami wykonamy wszystkie zaplanowane inwestycje w tym roku. Miejmy nadzieję, że dzisiaj ogłosimy już wybór najkorzystniejszej oferty. Będzie czasu 5 dni na podpisanie umowy, bo tyle jest czasu na odwołanie się ewentualnie, ale jestem przekonany, że nikt nie będzie się odwoływał, bo 3 firmy startowały i 2 wygrało, na jedno zadanie Włodawa, na drugie Wólka Tarnowska. Myślę, że w każdym razie jest szansa, że bez konfliktów wyłonimy wykonawcę i do końca listopada te zadania wykonamy. Dzisiejszą tą decyzją obydwa przetargi zamykamy i mam nadzieję, że wszystko się zakończy pozytywnie oddaniem do użytku dla mieszkańców tych dróg. Dziękuję. I na tą chwilę ogłaszam przerwę w obradach sesji.
Szanowni Państwo, wznawiamy obrady po przerwie. Jako następny punkt porządku obrad, punkt 6, wolne wnioski i zapytania radnych oraz odpowiedzi na zapytania. Bardzo proszę. Ale proszę może mikrofon używać. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Firma Elektrostal, która eksploatuje glinę w Puszniu, wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej po uchyleniu decyzji środowiskowej w roku 1 lutego 2018 roku. Najpierw była wydana, później samorządowe kolegium odwoławcze w Chełmie po rozpatrzeniu odwołań mieszkańców Buśna uchyliło tamtą decyzję i trzeba było ponownie przystąpić do wydania decyzji środowiskowej. Uchybienia, jakie były wykazane przez samorządowe kolegium odwoławcze w Chełmie wtedy, dotyczyły, że konsultacje społeczne nie były należycie przeprowadzone. Przed wydaniem decyzji środowiskowej ponownie przeprowadziliśmy całą procedurę dotyczącą konsultacji społecznych i 19 kwietnia 2019 roku została wydana decyzja środowiskowa, ustalono w niej środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu pleistoceńskich glin lesowych jako surowca ilastego dla ceramiki budowlanej ze złoża Buśno 1 w miejscowości Buśno, gmina Białopole. Od tej decyzji po raz kolejny, tą decyzję po raz kolejny zaskarżyła trójka mieszkańców w pobliżu mieszkańców Buśna. Ta decyzja ponownie trafiła do rozpatrzenia przez samorządowe kolegium odwoławcze w Chełmie i po wnikliwej analizie samorządowe kolegium odwoławcze w Chełmie napisało: w ocenie kolegium decyzja odpowiada wymogom określonym przepisami wyżej wskazanej ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. Odnosząc się do zarzutów podniesionych przez odwołujących się kolegium, stwierdza, że nie mogą one zostać uwzględnione. Ocena faktycznej wielkości hałasu i zapylenia i wpływu kopalni na stan budynków nastąpić może dopiero po rozpoczęciu eksploatacji kopalni w pełnym zakresie. I kolegium uchyla decyzję tylko w jednym punkcie, 8, i zobowiązuje wnioskodawcę do sporządzenia w terminie 18 miesięcy od rozpoczęcia eksploatacji złoża analizy porealizacyjnej w zakresie hałasu. Trzeba będzie zmierzyć hałas w decybelach i zapylenia i wpływu inwestycji na budynki mieszkalne i gospodarcze znajdujące się w zasięgu potencjalnego oddziaływania. W pozostałej części decyzję utrzymuje w mocy. I w tej chwili firma Elektrostal jest zobowiązana do wykonania szczegółowych pomiarów natężenia hałasu w pełnym, że tak powiem, rozruchu eksploatacyjnym kopalni. Będzie to na pewno robiła jakaś firma specjalistyczna. Będzie to badanie na pewno wykonywane komisyjnie, także tutaj na pewno żadna ze stron nie zostanie pominięta. A następnie po wnikliwym przeanalizowaniu wielkości tego hałasu, emisji tego hałasu i zapylenia będą na pewno podejmowane jakieś kroki, które zniwelują uciążliwość
eksploatowanej tej gliny dla mieszkańców w sąsiedztwie. Jeśli są do tej materii, do tego tematu pytania radnych, to bardzo proszę zadawać na bieżąco, bo ja bym miał tyle na ten temat do powiedzenia. A jeśli nie, to korzystając tylko z tego, że jestem przy głosie, to chciałbym Wysoką Radę poinformować, że na przyszły rok będziemy przygotowywali zapotrzebowanie na uprawę maku i konopi. Proszę poinformować rolników ze swoich miejscowości. Powiem o suszy, że u nas było 67 protokołów napisanych, z gradobicia 36. W tej chwili do agencji trzeba już składać wnioski o wypłatę odszkodowań. Tutaj pan prezes Banku Spółdzielczego w Białopolu otrzymał wykaz na środków z gminy, rolników z gminy Białopolek. Strata obejmuje około 2 miliony złotych z powodu tych klęsk, suszy i gradu. Pan prezes mówił, że być może uruchomi tani kredyt klęskowy dla tych, którzy będą chcieli skorzystać z usług banku. Odnośnie jeszcze takich informacji innych, to chciałbym powiedzieć, że przetarg na dwie działki 14 w poniedziałek na działkę braci Borowicach, którą dotychczas dzierżawiła rolnicza spółdzielnia produkcyjna. Ona ma powierzchnię 2 hektary 57 arów i na działkę budowlaną w Białopolu. Bliższych informacji udzielę u siebie w pokoju numer 15. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu Mirosławowi Świetlickiemu. Bardzo proszę zapytania odnośnie kopalni i innych spraw skierowane do pana Świetlickiego. Bardzo proszę, pan radny Sławomir Pawelec. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Tu w odpowiedzi chciałbym poinformować. Pan Świetlicki poruszył temat kredytu. Kredyt został uruchomiony już w banku. Jestem pracownikiem banku, więc mogę to o tym poinformować. Został uruchomiony zgodnie z wytycznymi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, czyli trzeba mieć ten protokół szacowania, przychodzić i wtedy już pracownicy będą rozpatrywać. No jest jeden taki szkopuł, że jeżeli ktoś weźmie pomoc tą publiczną, czy pomoc z agencji, to wtedy nie może uzyskać tego kredytu. Jest to zapisane w agencji, więc no to już mówię, trzeba będzie wybierać, czy to, czy to. Proszę Państwa, jak jestem przy głosie, chciałbym jeszcze tutaj zgłosić do Pana Wójta, nie wiem, kto tam się będzie zajmował, ale swego czasu żeśmy dyskutowali i tutaj była poruszana kwestia odpadów rolniczych. Ostatnio w telewizji i w prasie przeczytałem, że został uruchomiony ten program, który był pilotażowy na jedno województwo, został przedłużony na cały kraj i można składać do Wydziału chyba Ochrony Środowiska wnioski, czy po prostu o dotacje na ten cel. I to jest do końca grudnia tego roku. Także no, trzeba by było się zainteresować tym, bo wiem, że był ten projekt, był ten problem poruszany tutaj na sesji rady. Są to te worki, big bagi, folia różnego rodzaju, a w związku z tym, że to zostało od sierpnia przedłużone na cały kraj i jest tam chyba 100 czy ileś tam milionów złotych, więc i do końca grudnia przyjmują wnioski na dofinansowanie do tego projektu. Także tutaj jakby była taka... Biurokracja powolna, no ale nie, to już jest ogłoszone, bo ja to dzisiaj w prasie i w tym także tego. No to nie wiem, no mówię, ale trzeba było mieć to na uwadze. No, dziękuję, ja tylko tyle, dziękuję. Dziękuję bardzo panu radnemu. Panie przewodniczący, jeszcze dodam, bo na to rzeczywiście mieszkańcy czekają, zresztą tu na sesji u nas też te tematy były poruszane. Szczególnie chodzi o te no, opakowania po tym, ale też jest problem z odbiorem opon.
Na dzień dzisiejszy wstrzymaliśmy tutaj przyjmowanie w tym punkcie selektywnym opon, ale prawdopodobnie od listopada też ma tutaj jakaś firma przyjmować i z tego robić paliwo alternatywne, czy ewentualnie do mieszanki bitumicznej. Jeżeli rzeczywiście to ruszy, to wtedy z powrotem uruchomimy. Na dzień dzisiejszy tych opon nie ma dużo, ale wstrzymujemy. Natomiast elektrośmieci, meble i te inne już zostały uprzątnięte. Tutaj ten punkt selektywnej zbiórki normalnie funkcjonuje. Natomiast te opakowania z działalności gospodarczej, szczególnie opony rolnicze, to już wcześniej. I to właśnie być może jest szansa dzięki uruchomieniu tego programu. Ale tak jak mówiłem, biurokracja jest cholernie powolna, decyzja polityczna czy tam medialna została podjęta, ogłoszono, ale nie przekazano jeszcze do realizacji. Dzięki. Dziękuję bardzo, panie wójcie. Bardzo proszę, głos od mieszkańców gminy. Dziękuję bardzo. Bardzo pan wójt na bieżąco odpowie. Znaczy, bardzo się cieszę, że jakieś pomysły mieszkańcy mają. Z tym, że chcę tutaj podkreślić, że budżet gminy nie jest tak, że coś sprzedano, to można to kupić. Budżet gminy to jest tak jak trochę bardziej skomplikowany. Wszystkie dochody do kupy i wszystkie wydatki, to uchwalenie. Natomiast problem jest tego rodzaju, że rzeczywiście takie coś by się przydało, tylko jeżeli już, to trzeba kupić razem z ciągnikiem, bo bez ciągnika to też nie tego. Chyba że będziemy rzeczywiście tutaj współpracować ze SKR-em i będziemy wynajmować w ramach użyczenia ciągnik i wtedy rzeczywiście to taniej by było. Ja myślę, że to jest dobry pomysł, z tym, że problem jest w czym innym, mieszkańców przekonywać. I tutaj wiem, o czym kolega mówi, jadąc naszą uliczką, no klient, no nie wiem, kurde, jak sąsiada wytłumaczyć. Cholera, asfalt jest, po co to wyjeżdża, robiąc uprawę, orząc czy co innego i wyjeżdża na asfaltową drogę. No to jest chore, no. Ale chyba będę musiał rozmowę przeprowadzić. Trudno, będzie sąsiad, to nie będzie sąsiada. Taka prawda jest. I gdyby ludzie do tego podchodzili, to by nie było takiego problemu. Ale pamiętajmy o tym, że takie przejście, zrobienie porządku, to miałoby sens. Ale tylko na drogach gminnych, powiatowych, niestety gmina nie może. I tutaj chyba, żeby z powiatem jakaś współpraca, oni co innego. Ale to już jest takie bardziej skomplikowane. Powiem tak, gdyby tutaj radni zaakceptowali, byśmy byli pierwszą gminą wiejską, która ten temat podjęła, bo nigdzie w gminie takich rzeczy nie ma, ale w miastach to wiadomo, że to musi być tylko na innych zasadach i bardziej skomplikowana ta czyszczarka jest. Ja docelowo myślę, że ta jest dobry pomysł, ale też bez ciągnika to wiadomo, no co z tego, że mamy czyszczarkę, jak mamy ciągnika. Będą, jak nie dzisiaj, to na komisjach i radni się zastanowię i przy projekcie budżetu pomyśleć o tym na przyszły rok. Dziękuję. Ze swej strony ja też bardzo popieram ten pomysł, bo w takich normalnych warunkach to popada deszcz i te zanieczyszczenia spływają na pobocza, ale
Prawdziwym problemem jest to, kiedy na polu jest mokro do opon ciągnika, przykleja się lepnąca rędzina i po wyjechaniu na każdą drogę, nie tylko asfaltową, to pozostaje no, część tej ziemi, gleby. I w takich przypadkach, gdyby to było możliwe, czy wypożyczać taki sprzęt, czy wynajmować, to by no, naprawdę w dzień, kiedy jest nasilenie prac polowych, to ta oczyszczarka, czy szczotka zamiatająca, czy jak tam to nazwać, byłaby bardzo przydatna. Myślę, że to nie temat na dzisiejszą sesję. Myślę, że radni też taki wniosek poprą i z czasem być może dojdzie do realizacji, ale tak jak pan wójt powiedział, no potrzebny jest ciągnik. Być może gmina dokona zakupu jakiegoś małego ciągniczka do odśnieżania, wtedy i taka doczyszczarka, czy szczotka mechaniczna miałaby sens. Bardzo proszę państwa radnych o wypowiedzi w tej kwestii. Bardzo proszę, jeszcze raz pan Kamil. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan Henryk Staniszewski. No to jest problem. Tu ma kolega rację, że podnosi ten problem. Z tym, że ten problem to ciągnie się w zasadzie przez cały rok, można powiedzieć, bo jest na wiosnę. No w żniwa może mniej, ale też jest zaśmiecanie i słomo i czym innym, ale jest tak przyjęte ewentualnie, że jeżeli ktoś nabrudzi, mamy teraz te tury, to każdy stara się, o ile ma troszkę poczucia takiego obowiązku, że to robi dla dobra wszystkich, po prostu sam pojedzie nawet i tym turem zepchnie bo powiedzmy sobie, jeżeli no dzisiaj, powiedzmy, gdzieś tam zabrali buraki, ale zaraz samochody jadą. Jeżeli przyjedzie ta doczyszczarka, ja nie mam nic przeciwko tej doczyszczarce, ale ona nie zbierze tego, bo będzie to przyjeżdżone. Pojedzie turem, delikatnie, jeżeli opuści, to ładnie to zbierze, bo już ja tak robiłem i sąsiedzi tak robili. Jeżeli gdzieś jest nadmiar tego, przeważnie po włożeniu obornika, czy nawet, powiedzmy, jeżeli się kosi kukurydza, a deszcz pójdzie i też się nawynosi. Bo jeżeli jest sucho, to jest wszystko w porządku. Owszem, ta doczyszczarka by zdała egzamin i zda na pewno na takie pyły i inne rzeczy,
gdzie tam przy krawężnikach gdzieś się nadmiernie nazbiera. No ale ja wiem, na wsiach to nie ma tych krawężników, także... I tak jak koledzy tu zauważyli, jeżeli nawet, żeby ktoś użyczył ten ciągnik, to na pewno to jest na olej i to się szybko zepsuje, bo każdy ma jakiś inny olej w ciągniku. To musi być jeden ciągnik i jeden operator, żeby to działało, żeby to miało sens jakikolwiek. No być może, nie wiem na co to działa, czy to na wałek działa, czy... I nie wiem jaka tego szerokość, bo powiedzmy, jeżeli to tylko metr zajmuje, no to nie... 2,20, no to jeszcze tak względnie powiedzmy, jeden przejazd z jednej strony, drugi, bo przeważnie... Przynajmniej ja się staram, jeżeli wyjeżdżam z obornikiem, to jednym kołem jadę po boczem, a jednym kołem jadę po szosie. To już tak połowę tego mniej jest, póki to się tyle. Także i myślę, że no, pomysł dobry, z tym, że do dyskusji z sołtysami, z ludźmi z innych miejscowości, żeby to każdy był wprowadzony w ten temat. Tyle. Dziękuję bardzo. Ja widzę, dziękuję, że pan radny już temat rozwiązał. Nie kupować czyszczarkę, tylko ten, kto za nie czyści, ma posprzątać. A do tego trzeba takich sołtysów jak w Horyszkowicach i w Szczelcach. Jak koszone jest i już słoma na tym, to sołtys czeka, kiedy ten, co wykosi, posprząta. No niestety, gdyby tak było, nie byłoby problemów, ale niestety my jesteśmy jeszcze nie w Niemczech, a w Polsce i tutaj jest inna kultura. Ważne, aby swoje zrobić, a nie myśli się, że się troszeczkę nabrudziło. Ale pomyślimy o tym. Jeżeli by ciągnik gminny był, to uważam, że to nie głupia sprawa. Dziękuję. Drodzy Państwo, powrócę jeszcze do tematu, no właściwie wiążącego się z zakupem środki do czyszczarki. Samo zanieczyszczanie za kołami to już trwa od kiedy istnieją traktory. Ale każdy rolnik powinien dbać o drogi, nie tylko asfaltowe zanieczyszczanie. Nawet droga wykonana z kamienia, tam gdzie się zawraca pługiem obracalnym i innymi narzędziami, to urąga wszystkiemu. Można nawet przy wąskiej działce nawroty robić na tak zwanych uwrociach, później tam to doorać czy inną uprawkę zrobić. Na drogę nawet i polną czy jakąś tam kamienną nie musimy wyjeżdżać. To taka uwaga. Bardzo proszę, zamykamy ten temat. Jakieś inne sprawy dotyczące wolnych wniosków i zapytań. Bardzo proszę. Bardzo proszę, drugi pan mieszkaniec z gminy Białopole. Około 500-600 zł tego, to suma summarum wychodzi.
wchodzi, ale tu jest ciach postawił i to jest problem, a tutaj z zakładem medycznym szukanie i tego. Tutaj już rozmawialiśmy wcześniej w kuluarach, że jeszcze rozważyć tylko lampę solarną, z tego będzie kosztowało 40% mniej bez hybrydy, czyli bez tej, no poszliśmy z tą hybrydą, żeby po prostu jak najdłużej i korzystali jeszcze. Na razie to się sprawdza. Panie, gdyby tak liczyć wszystko, to by połowa rzeczy nie musielibyśmy robić, bo to się nie opłaca. Nie, to się akurat nie opłaca. Tam był problem tego rodzaju, że tutaj żeśmy na skrzyżowaniu zamówiwali dwie lampy, jedną w Guźnie i tam przy bloku był wniosek już chyba z kilka lat i uznaliśmy, że jedyne rozwiązanie te lampy postawić. Na razie to się sprawdza. A że to się nie zwróci do końca, to ważne, że więcej tam nikt nie zginie, to już będzie największa korzyść. Lepszym rozwiązaniem byłoby postawienie powiedzmy jakiejś lampy takiej LED-owej, takiej zwykłej i nie wiem, zainstalowanie powiedzmy na budynku gminy paneli fotowoltaicznych, które by pracowały i na to i można było rozliczać się z zakładem energetycznym. Ten temat przyszłościowy. Proszę Państwa, mogę powiedzieć zdanie. Jeżeli chodzi o te lampy solarne, nie jest to głupi pomysł i jest bardzo dobry pomysł. Przyjedzie, niech sobie Pan przyjedzie do gminy Uchanie, na taką wioskę jak Wola Uchańska. Tam sołtys co roku kupuje lampy. Bo to mają dużo sołecki, on co roku kupuje lampy. Jest cała wioska oświetlona. Rozmawiam z ludźmi i mówią, że jest super. Dlatego dwukrotnie kosztuje, lampa tam ma po 4 czy 5 latach będą musieli wymienić akumulatory, ale lampa świeci cały noc. No i nic ich nie kosztuje. No a tutaj jeżeli chodzi o elektryczne, czy ogniwa fotowoltaiczne, no to też jest na razie, no ogniwa są drogie. Nawet dopłata z okolicy. Ale pan analizując koszty, absolutnie też ma rację. Nie, to na pewno są koszty, ale to po jakimś czasie się zwraca, poza prąd też trzeba płacić i już się nie trzeba, także to są dobre rozwiązania. Proszę Państwa, myślę, że w tej sprawie lamp solarnych jeszcze jest inny aspekt. Dążymy do jak najmniejszego zatruwania środowiska. A wiadomo, prąd elektryczny pochodzi z elektrowni, które są nie zawsze elektrownie wykorzystują paliwo alternatywne. Najczęściej jest to węgiel czy inne jakieś paliwa. Także myślę pośrednio to jest też ochrona środowiska. Ja tutaj dodam, bo pan bardzo fajny temat ruszył i chcę podkreślić to, że my w tym jesteśmy z gminy województwa lubelskiego w czołówce. Między innymi założyliśmy wspólnie z 5 gminami klaster energetyczny. Chcę tutaj podkreślić, że już pozyskaliśmy środki, 35 tysięcy na opracowanie strategii elektromobilności na terenie gminy. Czyli tu się wiąże nie tylko samochody elektryczne, ale również budowa farmy fotowoltaicznej, również produkcja energii poprzez ogniwa fotowoltaiczne. Tylko na przykład już umowa została podpisana, dostaliśmy kasę. Będziemy wybierać firmę, która tą strategię nam zrobi. Do końca czerwca ma być to zrealizowane. 100% dotacji na tą strategię jest z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Natomiast mamy tutaj na tym działce zamakowskim 2,5 hektara i to jest akurat odpowiedni areał do budowy farmy fotowoltaicznej. To jest na tyle bezkolizyjne dla mieszkańców, że tutaj naprawdę jest szansa, żeby to wyszło. Nawet niedawno był inwestor, który był zainteresowany tą działką, ale coś się wycofał. Więc jeżeli inwestor się nawet wycofa, to jest zainteresowanie ze strony samorządu. Po opracowaniu tej strategii, pozyskaniu 50% środków, możemy w imieniu samorządu tą farmę wybudować. Tylko ja widzę inny problem. Podobne dofinansowanie otrzymały gminy z rejonu bialsko-podlaskiego i z wójtem rozmawiałem. To, co pan policzył z tą lampą, oni policzyli, kiedy im to się zwróci. Się okazało, że za 20 parę lat im to dopiero się zwróci. Połowę dotacji oczywiście dotrzymali. Także dopóki tu na górze, w ministerstwie nie będzie mądrości takiej, że przynajmniej 70% wartości
produkowanej energii nie będą producentom tej fotowoltaiki zwracać, to inaczej na dzień dzisiejszy, nie pamiętam, 18 czy 20 groszy, czyli oni sprzedają po 65 około groszy, a rolnikowi płacą 18. Ewentualnie ten, co ma duży pobór mocy, to musi to opłacić po prostu dla siebie i co mu zbywa, to ewentualnie te 18 groszy, to wtedy to ma sens. Ale też wiem, że program wchodzi, dają kasę na te małe elektrownie fotowoltaiczne dla rolników, między innymi dla jakichś przedsiębiorców i to nieduże pieniądze, nie pamiętam, 5 czy ile tysięcy, ale to tylko na własne potrzeby ewentualnie można ogniwa fotowoltaiczne zamontować i przynajmniej obniżyć koszty własne, ale zakładam, że 5 tysięcy włożyć i też policzyć zysk, to się okaże, że też za 15-20 lat, więc rolnicy 50-letni mają to w nosie, w co jego będzie wchodziło, co będzie za 20-30 lat, nie? To już bardziej takich dotyczy, jak wy młodzi rolnicy, bo wtedy to musi, po prostu jest problem, że to się zwraca po długoletnim czasie i tutaj, ja dam przykład solarów, dlaczego u nas najpierw było 300 chętnych, a skończyło się na 100, niecałe 140. Bo ja sam wyliczyłem, zakładając, że rolnicy zapłacili po 3 tysiące z groszami, gdy policzyć dokładnie, to się okaże, że wcześniej jak za 10-15 lat mu się te pieniądze nie rzuci. A gdyby wszystko włożył, to jeszcze więcej. Ale są tacy jak przewodniczący, gdzie jest większa rodzina, że mu nawet z pożyczką tą Bosiu miało to sens. Więc to wszystko zależy od potencjału. Na dwie osoby to się w ogóle nie ma sensu zostawiać, tym bardziej, że 2-3 miesiące można podgrzewać wodę, a reszta i tak musisz rozpalić w czymś i też podgrzać. Zresztą już wiem, że niektórzy z solarów już przychodzą na piece, bo no to musi do domu pogrzać, to przerzuca i tego, i grzeje dom i tego. Także wszystko się rozbija i tutaj bardzo mi się to podoba, że człowiek policzył i wie. I w działalności samorządu jest taka rzecz, że co byśmy nie robili, gdybyśmy to przeszli na czysty biznes, żeby to ma się opłacać, to ja bym połowę mniej roboty miał z głowy, bo nie musiałbym robić. Ale tutaj odnośnie tej lampy, to był chyba ze 6 lat wnioski, aż wreszcie uznaliśmy, że nie będziemy ciągnąć tam linię, tylko mówię, teraz żałuję, bo można było za 7 tysięcy, 8 nie hybrydową, tylko tą i to też by wystarczyło spokojnie dla mieszkańców. Zobaczymy, jak ta lampa się sprawdzi, jak tego, no gwarancja jest z tego, co sensów na 5 lat chyba, tak, więc zobaczymy, no. Później się ukaże, że akumulator czy ogniwo, fotowoltaiczne, czy coś wymienić, to kolejne tysiące, to też nonsens. Dlatego spraktykowaliśmy jedno, zrobiliśmy na próbę. Dziękuję. A są gminy, tak jak tutaj kolega mówi, że całe wsie pozyskali środki w granicach też pieniędzy. Dziękuję. Problem jest tego rodzaju, że przy wszystkich inwestycjach realizowanych z udziałem środków unijnych cholernie koszty inwestycji powiększają się, drożeją. Na przykład solary takie dwupanelowe, tu co u nas przy targu kosztuje 10 tam z groszami, 9 netto, nie? To prywatnie można to zrobić za 6 tysięcy. I tu jest gdzieś pies pogrzebany, to jakaś, nie wiem, głowa, ale to nie się martwi rządzący, bo my tylko swoje. Gdyby nie było dotacji minie, to byśmy za solarę tego nie mieli. To już do mikrofonu. To jest problem i to myślę, że każdy wie, który w tym uczestniczy. Trzeba jeszcze zauważyć, że ogniwa fotowoltaiczne tracą o 1% na swej funkcjonalności, rocznie o 1%. Także po, no, zakładając, że koszt ogniw wróci się, ogniw instalacji całej fotowoltaicznej dla średniego gospodarstwa domowego, zwróci się po 15 latach użytkowania, okazuje się, że po 15 latach użytkowania trzeba ogniwa wymienić, bo są już zużyte.
dlatego tak powoli. Każdy rolnik, to jak to, ale rolnik na wsi, a szczególnie lubelskie, to umie liczyć. Nikt nie wejdzie w coś, co bardzo dużo kosztuje. Co z tego, że on będzie ekologiczny, jak będzie go produkcja kosztowała dużo. A już przerabialiśmy z gazem, z olejem opałowym, sporo ludzi przeszło, później poszło w górę, to z powrotem na węgiel przewrócili. To jest gdzieś tam na górze, ale z polityką jest nie tak. Żeby nie było niedomówień, nie było jedy, to tak to. Bardzo proszę. Może ktoś z Państwa radnych bądź naszych gości ma jeszcze jakiś temat, który trzeba poruszyć. Jeżeli nie ma więcej wniosków i zapytań, zamykam obrady 11. sesji Rady Gminy Białopole. Dziękuję bardzo wszystkim Państwu za przybycie.